Witajcie w nowym odcineczku. Idę sobie jeszcze na koniec wylać wodę szarą. Zobaczcie, idziemy. O, tutaj zobaczcie, jak ta wtyczka jest. Perfekto, perfekto. Trzyma się jak talala. I tutaj mamy jeszcze szarą wodę do wylania w tambaniaku. I tutaj sobie ją opróżnimy do kratki. Tutaj sobie ją opróżnimy do kratki. I ten baniak sobie chowam tutaj, tym razem do przyczepy. Okna zamknięte. Kółko podniesione, ręczny spuszczony, rower odsunięty, okno zamknięte, daszki pozamykane. Tu jest zamknięte. Światła świecą wszystkie, już sprawdzałem. Także będziemy teraz wyjeżdżać sobie. I to jest kemping obok Piotrkowa Trybunalskiego nad jeziorem Sulejowskim i to się nazywa kemping Łoś. Także jedziemy na kemping Łoś i widzimy się na miejscu. Tu jest wjazd na kemping? Teren. Stoi Łoś. Dobrze, parking wyłącznie dla gości i restauracji. Dobra, to chyba tu jest ten Łoś cały. Jama. Tu jest jama. Recepcja w barze pisało. Mamy Łosia. Ale Łoś. Dobra, staniemy tu. Chyba tutaj jest bar, no nie? Idę do baru się zameldować. Z tego co widzę, to tutaj chyba samochody się zostawia na parkingu. Także mi się to nie podoba za bardzo. Ale jesteśmy wybredni. Jesteśmy rozłożeni, prawie rozłożeni, bo samochód musimy odstawić jednak na parking. I tak to wygląda, że tam są toalety w tym budynku. Tam jest restauracja z barem. No my będziemy mieli tutaj przyczepę przy drodze w sumie, ale mamy stoliki obok przyczepy. Tutaj jest miejsce na ognisko. Miejmy nadzieję, że żadnej imprezy nie będzie. Tam jest jakieś zadaszenie pod daszkiem, też ławeczki. Tutaj mamy wpięcie do prądu. No i co? Samochód jedziemy zawieźć tutaj na parking. I za chwilkę wam pokażemy, jak to wygląda tutaj wszystko na kempingu. A w przyczepie mamy tak, że stoi nam i płyta, i piekarnik, i lodówka, i czajnik tam. Wszystko na kupę normalnie. Chociaż tyle dobrze, że mamy ten stolik tutaj, bo tą lodówkę generalnie mieliśmy w samochodzie. Ona sobie tam chodziła na akumulatorze. No, generalnie zajmuje nam tutaj bardzo dużo miejsca. Tutaj mamy też poupychane i tak garki w sumie wszędzie. No, generalnie zburzyło nam to całe przedsięwzięcie nasze. Ale nie ma się co zniechęcać. Zaraz pójdziemy, zobaczymy, jak to wszystko tutaj wygląda. Łazienki. Tutaj mamy natryski. Tak to wygląda. Dwa natryski. No ładnie. Ładnie, ładnie. Fajnie, bo jest normalnie regulacja ciepłej wody. Aha, nie ma słuchawki. O kurde. Okej. Umywaleczki, czyściutko. Suszarka do rąk. I tutaj mamy WC. Tak? No, pięknie. Papier jest. Wszystko jest, porządeczek. I tutaj z tej strony są zmywaki dwa. A tutaj są już damskie. Dobra, z tej strony są już damskie. I tak, tutaj od boków z jednej i tam z drugiej strony są prysznice. Tutaj są toalety. Na środku jest dla niepełnosprawnych i plac zabaw mamy. Jest tak, zjeżdżalnia tutaj z wyjściem
domek, huśtawki. Hello domuś, hello domniś. Cześć, wchodź. Cześć. Wow, a w środku są leżaczki, tak? To jest papierik, a to leżak. No. Fuh. W środku są leżaczki, nie? Zjeżdżalnia. Tutaj jeszcze zobaczcie namiot plażowy, zabawek do piasku. Cała wystawa. Tutaj z tyłu kempingu mamy wyjście i jest ścieżka generalnie przez lasek taki w stronę chyba jeziora, także przejdziemy się i zobaczymy, jak daleko jest do tego jeziorka, ale to jest chyba tutaj za tym laskiem generalnie. Chyba jest tam za tym laskiem. Co, Domino? Sosnami ładnie pachnie, no. Taki lasek z młodych sosenek jest. Co, Domnisiu? No. Dominik mówi, że musimy iść zobaczyć statki. Co stoją? Statki, no, motorowe. Statki motorowe? Tam. I co, podoba się tu panu? Tak. No. Tak? Nad wodą to jest fajnie, co? No tak, ktoś zaskoczył do oceanu. To nie jest ocean, Domnisiu, to jest jezioro. Zalew. To nie zalew. Nie? Ale fajne miejsce. Tam z tamtej strony też jest duża plaża, są jachty i tutaj jest tyle piachu. Hello! No fajnie, no nie? Zobaczcie, tak tu jest. O, ale ci się odbiło. Zobaczcie, jaki Citroen. To jest Citroen? Citroen chyba taki stary. Wow! Ale fajny. A to w ogóle wygląda jak jakaś cała weselna. Citrina. Citrina, no. Ha, ha, ha. I tak to tutaj wygląda od tej strony. Tutaj jest ta restauracja. Witajcie w kolejnym dniu. Mamy nowy dzień. Idę jeszcze wziąć i opróżnić szarą wodę, bo w sumie wczoraj nie znalazłem tutaj nigdzie zrzutu ani szarej wody, ani do opróżniania kasety toaletowej. Idę sprawdzić, gdzie to tutaj jest. Zleję sobie szarą wodę i będziemy się pakować do domu w sumie. I będziemy tu musieli przejechać samochodem? Co? Będziemy musieli tu przejechać. Tak, musimy tutaj przyjechać samochodem, bo samochody są na parkingu, ale zauważyłem, że właśnie nie wszystkie, także nie wiem, o co chodzi, że jednym samochody normalnie stoją przy przyczepach, a jednym nie. Nie wiem. Nam kazano wyjechać na parking. Nie wiem. Beznadziejnie. I zlewnie do szarej wody i toalet mamy generalnie tam przy wejściu do pryszniców chyba. No i zobaczcie, tutaj mamy zlewnie. Tam mamy węża do nabierania wody, a tu jest chyba... Tak? Tak, tutaj. Dobra, to ja sobie tutaj zleję, ale wody nie będziemy stąd nabierać, bo jak tutaj jest wąż przy zlewniach, to może być tak, że sobie tutaj pukają też toalety, a czystej wody nie będziemy stąd nalewać. I wyjeżdżamy, proszę Państwa. Wyjeżdżamy. Tak to wygląda. Wolne? Wolne. Od najlepszej strony to ta najlepsza strona to jest taka, że generalnie skreśliliśmy całkowicie ten kemping z naszej listy. Także już tam na pewno nie przyjedziemy, bo nie podoba nam się to, że samochód ma być odstawiony na parking, że nie można go trzymać przy przyczepie. Wybiórczo. Tak jak my, tak jak. Wybiórczo. Tak, wybiórczo właśnie jeszcze dodajmy, bo niektórzy mieli samochody. Niektórzy mogą, niektórzy nie. Dodatkowo, no tak jak my to mamy wszystko generalnie w samochodzie, nie rozkładaliśmy przedsionka, tak jak nie rozkładają, tylko mamy wszystko w samochodzie. Czy nawet tą lodówkę turystyczną, no to ją generalnie opróżniliśmy wieczorem i wyłączyliśmy z prądu, bo ona też ciepło daje, a było dość gorąco na zewnątrz. Toalety, no tak jak mówiliśmy, są ładne, wszyscy są poupychani tam od przodu, od strony przejścia na plażę, to faktycznie w tym miejscu, no to naupychane tam tych namiotów, przyczep, także współczuję ludziom, którzy są rozłożeni na środku tego placu, bo wyjechać stamtąd z przyczepą, no to byłby problem, duży problem, bo jest obstawiony dookoła ten plac namiotami generalnie, jeden przy drugim. Także no, nasza ogólna opinia to dajemy w sumie na 5 gwiazdek 2. Jest to pierwszy kemping i miejmy nadzieję, że jedyny, na którym się tak zawiedliśmy, bo jakbyśmy wiedzieli, że tak jest generalnie, to byśmy się przespali na mopie i za darmo, bo tam generalnie nie ma nic w sumie na tym kempingu.
na plac zabaw, ten plac zabaw to też jest w takim już stanie, że pasowałoby powymieniać kilka rzeczy. Tak jak Kornelia wyszła na zjeżdżanie, chciała zjechać i wpadła nogą do dziury na podeście. No i tej dziury w sumie nie widać tak pod kątem, jak się patrzy. Dopiero zobaczyliśmy, że noga jej wisi na dole. No i rozwaliła sobie nogę. No nie, kiepska. Kiepska sprawa, nam się nie podobało. Ogólnie jedziemy do domu i może jeszcze gdzieś pojedziemy w tym roku na kemping, ale to już w stronę gór bardziej, bo nam w tamte strony się będzie bardziej podobało, bo będzie na pewno chłodniej. Pa.